Bardzo dziękuję, panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Oczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, że środowisko, przyrodę należy zachować dla przyszłych pokoleń i to powinna być nasza troska. Tak samo naszą troską powinno być to, aby inwestycje, które są realizowane, mogły być realizowane sprawnie, ale też z poszanowaniem właśnie troski o środowisko. Najlepiej byłoby, gdyby jednak na etapie planowania inwestycji te warunki środowiskowe były uwzględniane. Oczywiście wszyscy musimy sobie to dzisiaj powiedzieć, że wtedy takie inwestycje bywają droższe. Nie zawsze, ale bywają. Jednak to wymaga zmiany podejścia, zmiany myślenia. Oczywiście nie jest podejściem markowanie konsultacji. To jest najgorsze podejście z możliwych, a ta ustawa niestety będzie to umożliwiała. No, dlatego mam pytanie, czy przy okazji projektu tej ustawy odbyła się w rządzie dyskusja na temat wartości środowiska i poszanowania środowiska w trakcie procesu inwestycyjnego i zmiany myślenia właśnie na takie, które to środowisko i potrzeby z tym związane uwzględnia. Dziękuję bardzo.